Nie było żadnych rozmów. My po tej wręczeniu petycji w dniu bodajże 18 stycznia zarejestrowany został spór zbiorowy. Weszliśmy spór zbiorowy z żądaniami. W dniu bodajże w lutym odbyło się jeszcze spotkanie z byłym zarządem potwierdzającym, że na razie nie ma pieniędzy i nie będzie to. I tak to trwało. Następnie w październiku też mieliśmy tego roku spotkanie w sprawie sporu zbiorowego, który był, jak mówię, trwał od stycznia, no, na którym usłyszeliśmy, że nie będzie żadnych podwyżek, ponieważ spółka nie ma pieniędzy. No więc tym bardziej nas to bardzo zbulwersowało i pracowników, i tutaj członków, że musieliśmy, jak usłyszeliśmy jeszcze, że były zarząd doprowadził po prostu spółkę prawie że do upadłości, bo tak mówię, być może tych pieniędzy starczy jeszcze na pół roku, może nie. A my mamy znowu swoimi pensjami, tymi zmniejszonymi, ratować spółkę, co już nie wiadomo, czy będzie, więc a oni biorą ponad, to są zresztą, proszę Państwa, za każdą sprzedaż, tak były ustawione te kontrakty, że za każde wykonanie zadania przez były zarząd, jakie miały postawione przez GieKSE i PGE, dostawali wysokie nagrody. To były za sprzedaż na przykład ośrodka SŁOK, gdzie ośrodek, jak wiecie Państwo, no jeżeli tu jesteście z Bełchatowa, to wiecie, że to jest duży ośrodek, tam było chyba 28 domków i wychodziło na to, że z całą infrastrukturą i tak dalej, wychodzi 5 zł za metr kwadratowy. Po sprzedaży tego SŁOK-u dostali nagrody. Po wydzieleniu spółki LBS Security, co też było tak, aby tylko wiedzieć, bo spółka Security była przygotowana do sprzedaży, miałbym przejąć kto inny, więc wtedy też otrzymali nagrody w wysokości 40 tysięcy, 60 tysięcy. To są kolosalne kwoty. I teraz w tym przypadku, kiedy ja rozumiem, jeżeli GieKSE, jeżeli PGE wydały takie im zadania i oni wykonali te zadania, to niech im GieKSE czy PGE wypłaci te pieniądze, ale nie z upadającej spółki, gdzie ludzie naprawdę tłumaczą nam, że dosłownie od 5 lat ci ludzie z centrali nie dostali przysłowiowej złotówki, wręcz przeciwnie, w dalszym ciągu. No, my teraz będziemy mieli bodajże 1 grudnia, bo złożyliśmy do sądu pracy o przywrócenie tego protokołu numer 3, czyli przywrócenie stażowego i tak dalej, i że to było niezgodnie z prawem zabrane te wszystkie świadczenia. 1 grudnia odbędzie się, bo pierwsza sprawa była, ale tam były jeszcze jakieś formalności, więc 1 grudnia mamy następną sprawę w stosunku co do LBS-u. Jeżeli teraz w sądzie, no będzie, myślę, że będzie po naszej myśli, no to nie wiem, wystąpi reszta osób. My z przewodniczącą wystąpiliśmy tylko dlatego, żeby nie narażać ludzi ileś. I w dalszym ciągu nam się tłumaczy, no niestety, w spółce LBS zostało tylko 56 osób. Resztę zostało wydzielonych do tego oddziału Wawrzkowizna, gdzie miało być tylko miejsce, i to tym, co się kończyły umowy, to specjalnie przesuwali, żeby już zlikwidować zakładowy układ zbiorowy, bo już nie będzie ich obowiązywał. I teraz oddział Wawrzkowizna stworzył się, że tam jest 300 chyba bodajże 60 osób. W tym oddziale Wawrzkowizna jest zatrudnionych bodajże 10 dyrektorów. Jeszcze stary zarząd w ostatnich miesiącach, w marcu, powołał jeszcze 5 bodajże dyrektorów. Bagatela nie będę szczelać, ale to są stawki zasadnicze gdzieś w granicach 8-10 tysięcy. To znaczy było pismo kierowane do prezesa, no bo nie mamy kontaktu bezpośredniego z przewodniczącym Rady Nadzorczej, więc pismo skierowaliśmy do prezesa spółki za pośrednictwem prezesa spółki do przewodniczącego Rady Nadzorczej. No więc zadzwoniliśmy już właśnie do pana Zatonia, konkretnie to jest dyrektor nadzoru właścicielskiego, z prośbą o spotkanie i z wyjaśnieniem. Jak poszliśmy na to spotkanie, z wyjaśnieniem, 3 razy zadawaliśmy pytania, na czyj wniosek była to podjęta uchwała.
Więc w końcu uzyskaliśmy odpowiedź od pana bodajże prawnika, tak, że to jest wniosek wynikający z zapisów, jakie są w PGE. To były nagrody za 2015 rok dla wszystkich byłych zarządów w spółkach, które są w grupie kapitałowej PGE. Tak. Więc nie wiem, no jest to, uważamy, że jest to niedopuszczalne wręcz, żeby traktować tak pracownika i po prostu z takimi zarobkami i tak dalej, a w dalszym ciągu wypłacać takie nagrody byłemu zarządowi. I jeżeli, nie wiem, pojedziemy do Warszawy, jeżeli będzie taka potrzeba. Na manifestację. Jeżeli, bo ja mówię, że ja wiem, że zdajemy sobie sprawę, że no, po prostu PGE GieKSA musi z czegoś się utrzymać. I to, niestety, ale utrzymuje się z pracowników, z pensji, z tego, co wypracują elektrownia, kopalnia i te spółki zależne. I tam oni mają odprawy, tak, nie wiem, słyszeliście państwo, jak odchodził, przecież to było głośne, pan prezes Kilian, 7 milionów odprawy. No. A dla nas nie ma złotówki. No dlatego postanowiliśmy właśnie gdzieś to nagłośnić. Może jak pójdzie gdzieś w eter, może ktoś w końcu zacznie z nami rozmawiać i może w końcu ktoś przyjdzie i powie, że dość tego, że nie będzie więcej. Proszę państwa, my nie jesteśmy związkiem albo tym, bo jesteśmy, wychodzimy z tego. Nikt nie chce z nas, jak gdyby, żeby spółka była w upadłości, czy wygórowanych stawek, czy cokolwiek innego. Ale nie możemy na to patrzeć, że jeżeli nam, tej grupie, tam została 50, bodajże 6 osób, obcięto o połowę pensji, a teraz do tego oddziału Wawrzkowizna przyjmuje się osoby zasadniczą, średnio, ja mówię, 22,5 tysiąca, do tego, tam są nagrody, my mamy 5% premii. A tam są od 100 zł wzwyż. I to są średnie premie 800, 1000, 1200, różne. I teraz tamte osoba, która pracuje, ta osoba, która pracuje rok, jak ma, dwa razy tyle zarabia, co ta pracuje 40 lat. No na litość boską, gdzie ta sprawiedliwość? I tym bardziej, że to jest oddział, to jest tylko przesuwanie pieniędzy, bo niestety, ale spółka Elbes to musi zapłacić temu pracownikowi. Nawet dochodzi do takiego paradoksu, że teraz powiem. W Wolinie pracownik, który jest zatrudniony, pracuje w hotelu Wolin, ale pracownik jest zatrudniony w centrali, tak zwanej centrali, czyli w tym Elbeście, starym Elbeście. No i po wykupach wiadomo, że ta pensja jest niewielka i chciała po prostu odejść. Więc co zaproponowano? Pan dyrektor Sambor zaproponował w ten sposób. Jak pani przejdzie do oddziału Wawrzkowizna, to pani dostanie podwyżkę. No i pani przeszła, oczywiście, dlaczego miała nie przejść? Przeszła do oddziału Wawrzkowizna, więc dostała podwyżkę na zasadniczej, dostała większą premię i tak dalej. Tylko że to jest tak zwanymi dowami, że znowu ten Elbes musi przesunąć te pieniądze do oddziału Wawrzkowizna. Więc jaki to jest sens, się pytam. Jeżeli chodzi o drugą sprawę, to jak powstał nasz związek akurat, no nie wiem, bo właściwie bo też tak od kwietnia, tak, od stycznia zeszłego roku, bo żeście się zaczęli, tak. Zaczęły się zapisywać do nas osoby, szukając pomocy. To są panie, które są zatrudnione, większość pań, bo panowie też tam są, też, ale zatrudnione są w przedszkolach, również i w szkołach też tam są takie panie, które są zatrudnione jako osoby niepedagogiczne. I no, obsługa, tak, obsługa przedszkoli, ponieważ w 2008 roku Rada Miejska podjęła uchwałę o jak tak zwanym ubruttowieniu dla tych pań pensji. Więc wtedy w te pensje było, wiadomo, było wliczone, że to jest wynagrodzenie zasadnicze, czyli stawka zasadnicza, dodatek za wysługę oraz 5% premii. Tylko że w tym czasie również
zmieniono kategorię zaszeregowania. I jak kiedyś panie miały nawet pomoc nauczyciela, to wtedy jej im zmieniono na woźny, bo to jest najniższa już grupa zaszeregowania. I przy tej okazji zasadniczą zmniejszono, do tego doliczono stażowe, do tego 5% premii. I wygląda, i czasami było to tak, że jest najniższa jakby minimalna krajowa, albo tak zwane są dopłaty. I te dopłaty wychodziły różnie, ponad 100 zł, w zależności tak, ile kto pracował lat i tak dalej, jakie miał to zasadnicze. Więc te panie pisały już kilkakrotnie. Ja może w skrócie też przepiszę, bo my żeśmy występowali do dużo firm, mam tutaj, i może przeczytam po prostu, z jakimi, jak to trwało i tak dalej. Więc w imieniu pracowników samorządów niepedagogicznych zatrudnionych w przedszkolach prowadzonych przez miasto Bełchatów zwracamy się z prośbą, ja to czytam po prostu, bo żeśmy występowali do Ministerstwa Edukacji, do wszystkich, tym potem powiem do jakich instytucji, więc dlatego jako, czytam jako to pismo. Przez miasto Bełchatów zwracamy się z prośbą o pomoc w odniesieniu do podniesieniu dotychczasowego wynagrodzenia wyżej wymienionych pracowników. Od 7 lat ich wynagrodzenie jest na jednakowym poziomie minimalnego krajowego wynagrodzenia brutto. Na składniki wynagrodzenia składa się wynagrodzenie zasadnicze, dodatek za wysługę lat oraz 5% premii. Powyższe składniki często nie wystarczają na uzyskanie najniższej pensji krajowej, co powoduje, iż każdy z pracowników otrzymuje dodatki wyrównawcze i tym sposobem wszyscy pracownicy otrzymują jednakowe wynagrodzenie na poziomie 1850 zł brutto. Żadne nasze prośby, pisma do pani prezydent Marioli Czechowskiej, wiceprezydent Agnieszki Wysockiej, miasta Bełchatowa oraz innych instytucji nie przynoszą jakichkolwiek reakcji. Prezydenci odsyłają nas do dyrektorów przedszkoli, a dyrektorzy odsyłają nas do prezydentów i tak odbijanie piłki trwa już 7 lat. A przecież to uchwałą numer chyba 24 tak, Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 29.05.2008 roku, mam tą uchwałę w załączeniu, mogę Państwu przedstawić, ustalono najniższe wynagrodzenie zasadnicze oraz najniższą kategorię zaszeregowania z pomocy nauczyciela na woźną. Chociaż zakres obowiązków daleko odbiega od zaszeregowania woźnej, a wręcz jest niezgodny z przepisami Sanitarnej Inspekcji Pracy, więc z powyższego wynika, iż organem decyzyjnym i odpowiedzialnym za głodowe pensje wyżej wymienionych pracowników jest Rada Miejska. Batalia pracowników przedszkoli o podwyższenie ich wynagrodzenia trwa od 1.10.2015 roku, w którym to dniu złożyli pismo do pani prezydent miasta Bełchatowa Marioli Czechowskiej z prośbą o podwyższenie wynagrodzenia zasadniczego, ponieważ ciągle zarabiają minimalną krajową, obojętnie z jakim stażem, czy to jest rok, czy 30 lat. Pani prezydent w odpowiedzi z dnia 30.11.2015 roku podkreśliła, iż w projekcie budżetu miasta Bełchatowa na 2016 uwzględniła środki na ten cel. Międzyzakładowy Związek Zawodowy Pracowników Zjednoczenie zwrócił się w dniu 25.2004.2016 roku do Komisji Oświaty, Sportu w Bełchatowie z wnioskiem o podniesienie wynagrodzenia zasadniczego do kwoty 1760 zł i po uwzględnieniu 5% premii i tak będzie to minimalna krajowa 1850 zł, a rzekoma podwyżka będzie tylko likwidacją dopłat. Tym sposobem pracodawcy z długoletnim stażem będą wyróżnieni, bo przecież dodatek stażowy to forma nagrody za przepracowanie lata. Zdeterminowani do dalszych działań przez ignorację władz miasta, to jest prezydent miasta pani Marioli Czechowskiej i wiceprezydent pani Anna? Agnieszka Wysocka, wystosowaliśmy pismo do posła Janusza Śniadka, europosła Janusza Wojciechowskiego i wszystkich wystosowane pisma zostały przekazane do wiadomości pani prezydent. Niestety, odpowiedź otrzymaliśmy tylko od pana Waldemara Budy, to jest upoważnionego z ramienia europosła i Janusza Wojciechowskiego, który to kieruje nasz związek do lokalnych posłów PiS.
Mieliśmy nadzieję, że po zmianie wiceprezydent pani Agnieszki Wysockiej, nowy wiceprezydent pan Łukasz Politański podejmie dialog w wyżej wymienionej sprawie. Z naszym związkiem umówiliśmy się na spotkanie na dzień 16.08.2016 roku, które to zostało odwołane przez pana Politańskiego na pół godziny przed spotkaniem z powodów osobistych. Niestety, powody te trwają do dnia dzisiejszego i dialogu ze strony wiceprezydenta brak. 14.10.2016 na łamach Dziennika Łódzkiego ukazał się artykuł opisujący ciężką pracę pracowników przedszkoli za głodową pensję. W artykule wiceprezydent podnosi, że w 2016 roku nastąpił wzrost wynagrodzenia o 11% w stosunku do roku ubiegłego. Zaznaczamy, że pracownicy nie odczuli tego w swoich portfelach, gdyż była to częściowa likwidacja dopłat. Wiceprezydent podkreśla również, że na podwyżki w bieżącym roku przeznaczył 900 tysięcy złotych, z czego na likwidację częściowych dopłat 348 tysięcy, a na podwyżki 572 tysiące. I tu nasuwa się pytanie również do Regionalnej Izby Obrachunkowej, czyje kieszenie zostały wzbogacone o 600 tysięcy. Z uzyskanych przez Związek informacji wynika jasno, że tylko na terenie miasta Bełchatowa dyskryminowani są pracownicy niepedagogiczni zatrudnieni w przedszkolach. Nauczyciele zatrudnieni w przedszkolach wywalczyli sobie prawa strajkami, czy strajkami mają kartę nauczyciela. I nasuwa się pytanie, czy w tym kraju obłudy i kłamstwa wszystko musi być zdobyte strajkiem, skoro tak, będziemy strajkować. Cały czas rozmawiamy z dyrekcją, ale dyrekcja twierdzi, że to wszystko zależy od Urzędu Miasta. Ona nic nie może poradzić, bo ona nie ma na to budżetu, żeby nam dać podwyżki. To jest krzywdzące. To jest naprawdę, my pracujemy po 35 lat i zarabiamy najniższą krajową, to jest... I w tym jeszcze jest właśnie, to jest najgorsze to, że ja mam wysługę wliczoną zasadniczo, a osoba przechodząc, no pracuje rok, dwa i ona nie ma tej zasady, tej wypracowanej w stażu pracy, dostaje dopłatę 300 zł. To ja na to pracowałam 30 lat, żeby dostać najniższą krajową. Ona nie pracowała i też dostaje tą najniższą krajową. Ja rozmawiając jeszcze z panią, jeszcze byłą wiceprezydent, z panią Wysocką, próbowałam, bo ja miałam paski tych pań, kiedy już po tym, pokazywałam, liczone. Ja mówię, no przecież nie interesuje, bo pani wiceprezydent tłumaczyła, że dostali podwyżki, że ona dała tyle pieniędzy na podwyżki. Ja rozumiem, że ona przeznaczyła te pieniądze na podwyżki, ale te panie tych podwyżek nie mają, bo wie, niech pani zrozumie, że z której szuflady pani dała, bo to jeżeli zlikwidowała dopłatę, to też musiał budżet miasta wydać te pieniądze, prawda? Tylko, że z tej szuflady albo z tej szuflady. Tak. Więc ci ludzie nie uzyskali, bo niektórzy jeszcze i tak mieli dopłaty. No ja jestem kucharką odpowiedzialną za wyżywienie, za sanepid, za pomoc w kuchni i ja mam zarabiać tyle samo, co reszta personelu, no to jest trochę krzywdzące. No i w tym roku dostałam troszkę podwyżki, ale już w styczniu idzie na 2 miesiące i prawdopodobnie zostanę przy swoich pieniądzach. Jak ja mam żyć dalej? Bo ja się czuję okradziona. Bo ja bym tylko prosiła o swój staż. Może być minimalna, plus moje wynagrodzenie. To, co ja wypracowałam, co wychodziłam, chora, zdrowa, ale szłam do pracy. I nie korzystałam z żadnych państwowych pieniążków na dziecko i zawsze pracowałam w jednym zakładzie. Jest to do sprawdzenia, ja się nie wstydzę. Za ciężką swoją pracę dostaję jałmużnę. Moje dziecko socjalną rentę będzie miało taką samą jak ja pensję. A jak ja teraz nie mam zdrowia, nie mam pieniędzy, przyjdzie mi niedługo, może odejść, w życiu różnie bywa, czym moje dziecko zostanie? I tu jest rozgoryczenie nie tylko mnie, ale różnych matek, bo w zakładzie pracuję z kobietami, które jesteśmy 50+, a nie 20, że jeszcze zdążę sobie zapracować. Także dziękuję. Myślę, że jakieś sumienia ludzkie są.